Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Koszalin, organizatora dzisiejszej debaty kandydatek i kandydatów do Sejmu z Koszalina. Witam Państwa bardzo serdecznie na debacie. Inicjatorkami dzisiejszej debaty były prezeska stowarzyszenia, radna Rady Miejskiej w Koszalinie, pani Dorota Hałat oraz sekretarz stowarzyszenia pani Justyna Iwankiewicz. Swoje zaproszenie skierowaliśmy także do samorządowców, którzy potem będą współpracować, jak rozumiem, z posłami, którzy będą dbali o to, aby o naszym regionie nie zapomnieli. I z naszego zaproszenia skorzystał pan Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, debata to jest czas, to jest miejsce, to jest wydarzenie, kiedy możemy zobaczyć na własne oczy i wysłuchać propozycji oraz obietnic kandydatek i kandydatów. Następnie możemy spokojnie zastanowić się nad tym, co nam przekazali, co nam obiecali i dokonać wyboru. Także rozpocznijmy dzisiejszą debatę. Prowadzącą debaty będzie dziennikarka telewizji Max, pani Joanna Wyrzykowska. Witam bardzo serdecznie. Witam. Także oddaję już jej głos, a na kandydatkom i kandydatom życzę udanej debaty, a Państwu emocji. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek garść informacji. Każdy z kandydatów, każda z kandydatek otrzymali regulamin debaty. Nie będę go czytać. Tylko tak powiem, sprawy techniczne. Debata podzielona na cztery części. Zaczniemy od indywidualnej prezentacji. Potem ja zadam dwa bloki pytań kandydatom. Później kandydaci i kandydatki będą zadawać pytania sobie, a na koniec będą pytania od internautów. Będę przypominać, ile czasu kandydaci mają na odpowiedź. To jest w zależności od bloku 60 albo 90 sekund. Zaczniemy od prezentacji indywidualnej. Każdy z kandydatów, każda z kandydatek będzie miała 60 sekund na prezentację, a kandydatkami i kandydatami są, muszę to powiedzieć głośno, tak? Pani Małgorzata Chyła, Zjednoczona Lewica. Pani Krystyna Kościńska, Platforma Obywatelska. Pani Anna Szczepańska, PSL. Pan Robert Bodendorf, Korwin. Pan Robert Krzyżanowski, Kukiz 15. Pan Rafał Rosiński z Nowoczesnej PL. Pan Jacek Wezgraj z Partii Razem. Pan Artur Wiśniewski z PiS. Zacznijmy od indywidualnej prezentacji. Każdy z kandydatów, każda z kandydatek będą mieli minutę na zaprezentowanie się. Kolejność została wylosowana. Kolejność została wylosowana. Dzwonek. Dźwięk dzwonka będzie oznaczał, że czas się skończył, tak? Zapraszam. Pan Robert Bodendorf. Witam serdecznie. Nazywam się Robert Bodendorf. Jestem żonaty. Mam syna 12-letniego, córkę 6-letnią i jestem przedsiębiorcą. Od 15 lat rozwijam przedsiębiorstwo informatyczne, a od 4 lat firmę typowo programistyczną. Udzielam się również społecznie w różnych organizacjach i akcjach. Przez 4 lata pełniłem funkcję prezesa Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, gdzie angażowałem się w życie gospodarcze, ale też działaliśmy na rzecz lokalnej społeczności, organizując różne przedsięwzięcia skierowane właśnie do mieszkańców, głównie Koszalina, ale nie tylko, ponieważ zapraszaliśmy mieszkańców innych powiatów. I nasz zasięg był dosyć szeroki. Jako polityk kieruję się zasadą, że bogactwo kraju uzależnione jest od bogactwa obywateli, a niekoniecznie budżetu państwa. Dziękuję. Zapraszamy kolejną kandydatkę. Witam Państwa, nazywam się Małgorzata Chyła. Jestem koszalinianką od urodzenia. Trzecią kadencję pełni funkcję prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie. Nie uważam siebie za polityczkę,
Uważam siebie za społecznika od wielu, wielu lat, właściwie odkąd pamiętam, zajmowałam się sprawami społecznymi. Mój staż pracy pedagogicznej wynosi 35 lat i z wykształcenia jestem nauczycielką. Mam 4 specjalizacje, ale o tym to niekoniecznie. Natomiast od wielu, wielu lat, odkąd zaczęłam działalność swoją taką większą w Związku Nauczycielstwa Polskiego, współpracuję z różnymi politykami, stąd też być może takie moje większe zainteresowanie polityką, ponieważ doszłam do wniosku, że w zasadzie polityka jest wszędzie, nawet kupując chleb, idąc do sklepu, kupując gazetę, czy nam się to podoba, czy nie, to wszystko jest polityczne. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Roszliński i startuję z listy Nowoczesnej Ryszarda Petru, gdyż uważam, iż jest to ugrupowanie, które daje realną perspektywę na umocnienie się gospodarki, a poprzez umocnienie gospodarki możemy doprowadzić do rozwoju gospodarczego, a poprzez to do wzrostu zamożności wszystkich gospodarstw domowych. Jestem nauczycielem akademickim oraz ekonomistą i dlatego główny nacisk stawiam jednak na, jak wcześniej powiedziałem, gospodarkę. Gdyż, proszę Państwa, poprzez umocnienie gospodarki, wolność gospodarczą, stabilne prawo, jasne i przejrzyste zasady działania, no jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Znoszenie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo istotne. My jako... No, dziękuję bardzo. Zapraszam kolejnego gościa. 60 sekund. Dzień dobry Państwu. Robert Krzyżanowski, koszalinianin, lat 31. Jestem osobą bliżej nieznaną, bo nie zajmowałem się nigdy polityką. Jestem lokalnym przedsiębiorcą. Ponad 10 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Startuję z pozycji numer 5 z listy Kukiza. Proszę mi też wybaczyć dzisiaj, że będę troszeczkę zdenerwowany. Jest to moje pierwsze wystąpienie w ogóle publicznie. Zajmuję się nieruchomościami i do Sejmu generalnie chciałbym iść z tym poselstwem. Mieszkanie dla młodych. Dziękuję. Dzień dobry, Anna Szczepańska, Polskie Stronnictwo Ludowe, pozycja 16. Jestem również rodowitą koszalinianką, mam lat 43. Tego samego męża od lat 17, 2 dzieci, nastolatków. Z wykształcenia jestem nauczycielką, chociaż nigdy nie pracowałam w zawodzie. Po studiach skończyłam wiele studiów podyplomowych, chyba z 5, w tym MBA, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie funduszami unijnymi. Całe moje życie zawodowe właściwie poświęciłam wdrażaniu funduszy unijnych, a od 3 lat zajmuję się ekonomią społeczną, czyli pomocą osobom wykluczonym oraz nawiązywaniu współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej. PESE, dlatego że jest to partia racjonalnego, odpowiedzialnego myślenia, nie nastawiona na walkę, ale bardziej na współpracę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie, Krystyna Kościńska, startuję z listy Platformy Obywatelskiej z pozycji 5. Moje wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje i umiejętność pracy z ludźmi wykorzystałam w swojej dotychczasowej pracy zawodowej, samorządowej i społecznej. Przez 15 lat związana byłam z oświatą jako nauczyciel fizyki, potem dyrektorka szkoły podstawowej nr 16 w Koszalinie. To doświadczenie pomogło mi bardzo w wypełnianiu funkcji wiceprezydenta. Funkcję tę pełniłam przez 5 lat. Obecnie pracuję w Urzędzie Marszałkowskim jako główna specjalistka do spraw polityki społecznej. Chcę powiedzieć, że moja działalność zawodowa zawsze była ściśle związana z aktywnością moją społeczną i efekty tejże, jak sądzę, zostały przez Koszalinian docenione, ponieważ od 21 lat pełnię funkcję radnej Rady Miejskiej w Koszalinie. Obecnie jestem przewodniczącą Rady Miejskiej. A na koniec to, co niektórzy zaczynali od początku, znaczy o latach nie powiem, bo podobno jednak nie mówią kobiety, widać je jak na dłoni, zwłaszcza w tym świetle. Mam 2 synów i 2 wnucząt i męża niezmiennie od 37 lat. Dziękuję. Zapraszam.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Wezgraj i w tych wyborach mam zaszczyt i przyjemność reprezentować partię Razem. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że to spotkanie doszło do skutku. Przed nami, Szanowni Państwo, bardzo ważne wybory. W tych wyborach zadecydujemy o tym, w jakim kierunku nasz kraj pójdzie w przyszłości. Prezentuję partię, której do tej pory na scenie politycznej nie było, partię inną niż wszystkie. Partię, która stoi po stronie obywateli, po stronie pracowników i pracownic, a niekoniecznie tylko i wyłącznie biznesu. Partię, która powstała bez znanych i zgranych twarzy, bez wielkich pieniędzy, bez pomocy magików od PR-u, lecz wokół idei. Idei, która się sprowadza do słów, że inna polityka jest możliwa. Inna polityka to taka, w której państwo troszczy się o obywateli. Inna polityka to taka, w której podatki są sprawiedliwe, a nie promują tylko tych, którym wiedzie się w życiu najlepiej. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Artur Wiśniewski, Prawo i Sprawiedliwość. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tej debacie. Jestem ojcem trójki dzieci. Szczęśliwym ojcem, z czego jestem bardzo dumny, a od ponad 20 lat swoje życie właśnie rodzinne i zawodowe związałem z miastem Koszalinem. Tutaj pracuję w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jest to wspaniała praca ze wspaniałymi dziećmi, wspaniałymi ludźmi, bo są to dzieci niepełnosprawne, które uczą mnie ogromnej pokory wobec życia i wielkiej empatii wobec innych ludzi. Od 17 lat ze stażem troszeczkę mniejszym niż tu moja koleżanka. Jestem radnym Rady Miejskiej w Koszalinie. Pełniłem przez 4 lata funkcję wiceprzewodniczącego Rady. I stąd też uważam, że posiadam ogromne doświadczenie właśnie jako działacz samorządowy. I właśnie te sprawy samorządowe są mi bardzo, bardzo bliskie. Także od 2001 roku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. 60 sekund, drodzy Państwo, to naprawdę nie za długo. I teraz pierwsze pytanie. To będzie jedno pytanie do każdego z kandydatów. I na odpowiedź będą Państwo mieli po 90 sekund. Przed pytaniami do siebie zrobimy losowanie, żeby wiedzieli Państwo, komu zadać odpowiednie pytania. Ale to za chwilę. Pytanie do wszystkich kandydatów i na odpowiedź będą mieli Państwo 90 sekund. O naszym regionie często się mówi Polska C, zwracając uwagę, że pod względem rozwoju gospodarczego bliżej nam do wschodu niż do pozostałej części Polski. W ciągu ostatniego 25-lecia rozwój gospodarczy naszego regionu nie rozwija się dynamicznie, a przynajmniej nie w każdym zakresie. W jaki sposób według Pani Pana można wyrównać szanse rozwoju naszego regionu w stosunku do innych regionów w Polsce, będących na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego? I odpowiedź jako pierwszego poproszę Pana Roberta Bodendorfa. Czas start. Czy równe szanse są oczywiście wtedy, kiedy są zmniejszone podatki? Bo jeżeli wchodzą w zakupę jakiekolwiek dotacje czy wspomaganie przez urzędników, no to zaczyna się właśnie nierówność, bo jednym pomaga się bardziej, drugim pomaga się mniej. I tak na przykład te regiony w Polsce, które są bardziej rozwinięte, często mają większą pomoc niż te, które są mniej rozwinięte. Natomiast drugi obszar, który zdecydowanie może wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu. W tym momencie rozmawiamy konkretnie o naszym regionie, zachodniopomorskim, czy też środkowym Pomorzu. To patriotyzm gospodarczy, którego właśnie nam brakuje dużo bardziej niż wielu regionom w Polsce. Jeżeli my byśmy troszkę większą, czy mocno większą uwagę przywiązywali do tego, jak ten kapitał od nas wypływa, czyli że zlecenia, które i to zarówno urzędy, cały sektor publiczny, jak i przedsiębiorstwa wydają pieniądze różnym firmom, które mają siedziby poza naszym regionem, no to ten kapitał, który mógłby tutaj zostać, mógłby powodować, że firmy bardziej by się rozwijały, bo miałyby więcej pieniędzy, mogłyby zatrudniać kolejnych pracowników albo i podwyższać wynagrodzenie. Tak więc ten patriotyzm gospodarczy,
Możemy się umówić, że tak, dam Państwu szansę dokończyć zdanie. Pani Małgorzata chyba, zapraszam. Szanowni Państwo, mogę prosić o powtórkę jeszcze pytania? A bardzo proszę. W jaki sposób według Pani można wyrównać szanse naszego regionu w stosunku do innych regionów w Polsce, tak żebyśmy po prostu byli na wyższym poziomie? Województwo zachodniopomorskie, Szanowni Państwo, od wielu, wielu lat jest niestety na ostatnich miejscach, jeżeli chodzi chociażby o zatrudnienie. Na dzień dzisiejszy mamy jedną z najwyższych stóp procentowych, jeżeli chodzi o brak pracy. I tutaj należałoby zwrócić uwagę na fakt, że co prawda Koszalin jest faktycznie taką zieloną wysepką tutaj, ponieważ stopa bezrobocia wynosi u nas około 9%, to niemniej jednak powiat koszaliński to jest około 24% bezrobocie. Dlatego też to jest pierwsza sprawa, to jest praca dla każdego. Praca na miarę oczywiście oczekiwań, praca na miarę wykształcenia, jakie każdy ma. Druga sprawa to oczywiście podatki. I tutaj zdecydowanie uważam, że te podatki nie mogą być tak jak do tej pory. Ludzie najniżej zarabiający powinni być nawet zwolnieni, przynajmniej na początku, z płacenia swoich podatków, ze względu na to, żeby mogli wyrównać swoją szansę, swój start życiowy. Następna sprawa, która na pewno nas wyklucza z wielu spraw, to jest złe skomunikowanie z resztą Polski. W zasadzie województwo zachodniopomorskie jest faktycznie takim wykluczonym w wielu względach. Wystarczy, że ktoś próbował kiedykolwiek dojechać z Koszalina do Warszawy pociągami. Wiemy, jak kiepsko jesteśmy skomunikowani zarówno koleją, jak i drogowa infrastruktura również jest nie do końca, nie mamy dróg. Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo proszę, pan Rafał Rysiński. Szanowni Państwo, w tym aspekcie, w tym pytaniu zwrócę uwagę przede wszystkim na trzy kwestie. Po pierwsze powtórzę i zgadzam się oczywiście tutaj z kandydatką, z moim przedmówczynią, że podstawowa rzecz to kwestia wykluczenia komunikacyjnego, co na pewno jest mankamentem i opóźnia i spowalnia rozwój regionu. Mamy taką nadzieję, że dojdzie do realizacji, już jest w trakcie realizacji, zakończy się sukcesem budowa S6 oraz S11, co przybliży nas do większych aglomeracji. Drugą sprawą, która jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o region, a powiązana jest także z komunikacją, to kwestia turystyki. Turystyka w naszym regionie jest bardzo, bardzo istotna i nie do końca ona jest wykorzystana. A dzięki nie tylko infrastrukturze drogowej, ale także infrastrukturze kolejowej, jest to w stanie się na pewno poprawić. No i trzecią, jakby zasadniczą kwestią to sprawa edukacji. Edukacja jest bardzo istotna i głównie tu patrzę na aspekt związany ze szkolnictwem zawodowym. Dobrze wykwalifikowani i przygotowani absolwenci szkół zawodowych, których brakuje obecnie na rynku koszalińskim, pozwoli firmom się rozwijać, znaleźć pracę i walczyć z poziomem bezrobocia. Dziękuję. Zapraszamy, czas stary. Proszę Państwa, ja może troszeczkę innej strony. Ja bym postawił przede wszystkim na wybór bardzo kompetentnych osób do naszego parlamentu, czyli na jednomandatowe okręgi wyborcze. Mamy wielu wspaniałych, kompetentnych, inteligentnych i przede wszystkim ze wspaniałymi pomysłami ludzi, którzy nie mogą dostać się do parlamentu, nie mogą realizować naszej tutaj polityki, która mogłaby wyrównać, moglibyśmy wyrównać i dogonić, jeżeli tak mogę powiedzieć, resztę kraju. Niestety jesteśmy blokowani. Także jako podstawy położyłbym jednomandatowe okręgi wyborcze i wybór kompetentnych osób, które podniosłyby swoimi kwalifikacjami i możliwościami jest szansa naszego regionu. Dziękuję. Pani Anna Szczepańska. Takie pytanie dotyczące rozwoju naszego regionu bardziej powinno być moim zdaniem skierowane do samorządowców, gdyż tutaj mówimy o wyborach parlamentarnych, gdzie jakby poseł nie zajmuje się swoim regionem, ale rozwojem całego kraju. No ale pomijając to, w ciągu paru dni prezes Piechociński podpisał kontrakt samorządowy
kontrakt lokalny dla samorządu, w którym zakłada większe uprawnienia, większą samodzielność, co za tym idzie większe finanse dla samorządów. Jeśli chodzi o nasze województwo, o nasz region tu, chociaż Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe, niekoniecznie cała część zachodniej części województwa jest o tyle dobrze w dobrym położeniu ze względu na sąsiedztwo do Niemiec oraz morze. Niestety nie wykorzystujemy to w pełni. Pierwsze, co mi się nasuwa, to zdobycie tutaj u nas, chociażby w Koszalinie lub w najbliższym otoczeniu, kluczowego inwestora, który kreuje to PKB, a nie tak jak na naszych strefach ekonomicznych są nie dość kluczowi inwestorzy, którzy według mnie nie tworzą aż tylu miejsc pracy, która by była wystarczająca dla naszego regionu. A co za tym idzie? Zdobycie takiego inwestora mogłoby iść dostosowanie naszego systemu kształcenia i uczelni wyższych, które mamy kilka, a z których niestety wychodzą coraz to większe rzesze osób bezrobotnych. Dziękuję. Drodzy Państwo, temat, który właściwie powinno się rozpatrywać, częściowo już koleżanka powiedziała, ale w dwóch aspektach. Po pierwsze, te czynniki, które mają wpływ na rozwój regionu, położone są na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom samorządu, drugi poziom, poziom parlamentu. Jedno i drugie musi ze sobą absolutnie współgrać. To jest jedno. Jeśli chodzi o samorządy, wpływ na politykę samorządu mają wyborcy, więc na etapie dokonywania wyborów, w wyborach bezpośrednich na wójta, burmistrza, tu jest ten pierwszy moment, kiedy wyborcy powinni uwzględniać również jakby otwartość, przejrzystość i tych przyszłych kandydatów i chęć do tego, żeby działać na rzecz swojego regionu. Co może samorząd? No samorząd może i powinien przede wszystkim stwarzać warunki do rozwoju przedsiębiorczości, tak? Warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, bo to one w głównej mierze decydują o jakości życia na terenie danego miasta czy regionu. I ten drugi poziom parlamentarny. I tu również jest wiele do zrobienia. Jeden z czynników, który decyduje o tym, czy tu inwestorzy się pojawią, to jest czynnik, o którym tutaj już dwie osoby przynajmniej mówiły. I myślę, że przyszli parlamentarzyści nie tylko mają o tym mówić, muszą krzyczeć o tym. To chodzi o wykluczenie nasze komunikacyjne. Nikt tu nie przyjedzie O właśnie. I jeszcze wykorzystanie potencjału, który jest na terenie naszego regionu. Dziękuję. Szanowni Państwo, trzeba zmienić politykę, która premiuje tylko i wyłącznie duże ośrodki miejskie. Bez tej zmiany Zachodnie Pomorskie nie rozwinie się. Bez tej zmiany nadal będziemy mieć podział na wschodnią i zachodnią część województwa. To jest moja trzecia albo czwarta debata w takim zacnym gronie albo podobnym. I po raz kolejny słyszę o potrzebie rozwoju infrastruktury. Ale cały czas słyszę o drogach. Nie rozumiem, jestem tym zaskoczony i rozczarowany, że nikt, praktycznie nikt z kandydatów i kandydatek na posłów nie mówi o rozwoju kolei. Prawie nikt nie mówi o rozwoju transportu publicznego. Państwo musi sobie poradzić z wykluczeniem komunikacyjnym. Obywatele, którzy są mobilni, to tacy, którzy mogą łatwiej dojechać do pracy, tacy, którzy mogą łatwiej dojechać do szkoły i tacy, którzy mają łatwiejszy dostęp do dóbr kultury. Nawet najszersza i najbardziej wypasiona droga nie załatwi problemu braku siatki połączeń kolejowych, siatki braku połączeń autobusowych. W ciągu ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim zniknęło 100 km linii kolejowych. To jest niedopuszczalny trend i my jako parlamentarzyści, ci, którzy się do tego Sejmu dostaną, muszą zmienić sposób myślenia, bo państwo nie może przerzucać na obywateli kosztów transportu. Nie możemy myśleć tylko o tym, że wszyscy ludzie się poruszają samochodami. Ludzie chcą jeździć komunikacją publiczną pod warunkiem, że ona jest sprawna i dostępna. To przećwiczymy wszystkie państwa na Zachodzie. Dziękuję. Pan Artur Wiśniewski, proszę. Prawo i Sprawiedliwość ma konkretny program skierowany właśnie tu do tego regionu, do różnych dziedzin życia tego regionu, zarówno dla rolników, rybaków, bo oni też tutaj są, chociaż może mniej ich jest w Koszalinie, ale wokół Koszalina są.
Natomiast ja troszeczkę więcej chciałbym też powiedzieć o tym programie dla Koszalina. Dużo powiedziano tutaj o potrzebie skomunikowania i rzeczywiście tutaj w tym zakresie również mamy swoje pomysły, ale takim bardzo dobrym pomysłem w mojej ocenie jest pomysł utworzenia trzeciego zespołu portów. Obok Kołobrzegu, Darłowa, Koszalin byłby takim centrum logistycznym tego zespołu portów, co daje nam możliwość primo po pierwsze na nowe miejsca pracy, na rozwój miasta, ale także i wspomaga to nasze uczelnie, bo powiem, że takie zaplecze logistyczne będzie potrzebowało młodych, wykształconych, ambitnych, kreatywnych ludzi, a przecież takich ludzi kształci na przykład nasza Politechnika Koszalińska i myślę, że to jest także ogromna, ogromna szansa dla nas. I trzecia rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest oczywiście to, o czym wspomniał pan prezes Kaczyński, będąc tutaj w Koszalinie na konwencji, że mamy, że będziemy, jeżeli tylko mieszkańcy tego zechcą, będziemy mieli tutaj województwo środkowo-pomorskie. Koszalin jest tym miejscem położonym pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem, które nie za bardzo te miasta interesuje. I my musimy wykorzystać tą szansę, aby to województwo powstało. Dziękuję. Przechodzimy do drugiego etapu pierwszej części. Będą to indywidualne pytania. Można klaskać, ale rzeczywiście. Proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Tylko patrzę, ile mają czasu. 90 sekund kandydaci mają czasu. Oczywiście ja pytam cały czas w kolejności, według której Państwo się wylosowaliście. Także żeby nie było, że jestem niesprawiedliwa. Nie wiem, macie Państwo już za sobą. Dobrze, więc na początek pan Robert Bodendorf. Partia Korwin proponuje ograniczenie roli państwa do minimum. Chciałam zapytać, czy to oznacza pozostawienie bez opieki tych najbardziej potrzebujących, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, bezrobotnych? Co w takim razie z pomocą społeczną i co z wsparciem takich osób? 90 sekund. Pomoc społeczna jak najbardziej i to w dużo większym zakresie niż w tej chwili, ale pomoc społeczna, nie socjalna. Społeczna to znaczy, że to właśnie społeczności będą pomagać innym ludziom, a nie wszyscy będą się zrzucać na rzecz urzędników, którzy po drodze zabiorą swoją prowizję i dopiero wtedy z łaski albo i nie przekażą pieniądze potrzebującym, których sobie też upatrzą albo których wybiorą. Także w naszym programie jest jak najbardziej inicjatywa oddolna i działalność społeczna rozwinięta i my wręcz będziemy zachęcać i zachęcamy w tej chwili. Prawie każdy członek Korwin udziela się gdzieś społecznie, tylko o tym nie robimy dookoła. Pomagamy ludziom potrzebującym, pomagamy w jakichś różnych akcjach, ale jesteśmy przeciwnikami tego, żeby pomoc opierała się tylko i wyłącznie o socjal i tylko i wyłącznie o to, że my płacimy podatki, które zaznaczam, że są nam zabierane pod przymusem i urzędnicy te podatki rozdysponowują według własnego uznania. A osoby niepełnosprawne, pomoc społeczna, nie bardzo cię rozumiem, skąd pieniądze? Bo są takie osoby, które no nie mogą pracować, choćby chciały, tak? Tak, po pierwsze to osoby niepełnosprawne, jeżeli Państwo rozmawiacie z osobami niepełnosprawnymi, to wiecie doskonale, jeżeli znacie takie osoby, że te osoby nie oczekują litości od nas. Od nikogo z nas nie oczekują litości, okazanie im litości jest dla nich trochę upokorzenie. Oni chcą sobie radzić. I to, co powiedziałem wcześniej, fundacje są naszym oczkiem głowy. Pani Małgorzata Chyba, Zjednoczona Lewica. Zjednoczona Lewica jest spójną koalicją, jak Państwo mówią, lewicowych ugrupowań. Niedawno w jednym z wywiadów pani Barbara Nowacka oświadczyła, że po wyborach trzeba rozliczyć ludzi odpowiedzialnych za więzienia CIA, w tym Leszka Millera, jeśli się okaże, że był za to odpowiedzialny. To samo postuluje Partia Zielonych, która rekomendowała Panią na listę. Jak Pani się odnosi do tej sprawy? Czy po wyborach będzie Pani głosować za pociągnięciem do odpowiedzialności, gdyby się okazało, że za tą sprawą stoją ludzie ze Zjednoczonej Lewicy? Czy taka,
taka sytuacja jakoś wpłynie na trwałość koalicji? To znaczy, ja zawsze uważałam, że wszelkiego rodzaju zawinienia należy rozliczać i tutaj bez względu na to, które osoby jak dalece są w to, mówiąc bardzo brzydko, umoczone, to jak najbardziej uważam i się zgadzam tutaj z koleżanką Barbarą, że jak najbardziej trzeba by było rozliczyć. Natomiast nie wiem, czy wobec tego mamy się wokół tego pytania, czy mam się odnieść do tego samego pytania dotyczącego spraw socjalnych, Każdy z kandydatów ma swoje pytanie ze swojej doświadczeń. Rozumiem, to znaczy tak, uważam, że bez względu na wszystko, co by się nie działo, ludzie, którzy są odpowiedzialni za różnego rodzaju sprawy historyczne już zadawnione, powinni za nie odpowiedzieć. Jeżeli nawet dotyczyłoby to pana Leszka Millera, to jak najbardziej, jeżeli te więzienie były i są na to dowody, bo na dzień dzisiejszy z tego co wiem, to jedni twierdzą, że były, drudzy, że nie, no właściwie zdania są podzielone, to jak najbardziej uważam, że również powinien być pociągnięty do odpowiedzialności na miarę swojego przewinienia. Sądzi pani, że koalicja nie ucierpi? Że będzie miała szansę na to. Ja myślę, że to w każdej sytuacji koalicja, w każdej sytuacji trudnej można wtedy sprawdzić ludzi, czy są za tym, żeby wybielać prawdę historyczną, czy też chcą, żeby jednak wszystkie sprawy zostały wyczyszczone, uporządkowane. Ja jestem tą osobą, która uważa, że niczego nie należy wybielać. Odpowiedzialność człowieka polega na tym, że jeżeli się w życiu narozrabia, to trzeba umieć ponieść za to wszelkiego rodzaju konsekwencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nowoczesna, pan Rafał Rosiński. Proponują państwo stawkę 3-16% podatków i chciałam zapytać, czy to naprawdę dobra droga? To oznacza wzrost cen dla najuboższych, bo podwyższa VAT na żywność i obniża dla najbogatszych. Gdzie tu sprawiedliwość społeczna? Państwa, jeżeli chodzi o propozycję Nowoczesnej 3x16, to z punktu widzenia teorii systemu podatkowego i sprawiedliwości są to najsprawiedliwsze stawki. Z tego punktu widzenia, że nie oznacza to, że osoba mniej zamożna będzie płaciła więcej, a bardziej zamożna mniej. To jeżeli weźmiemy pod uwagę dwie rzeczy, że dochód jedna osoba osiąga w wysokości 10 tysięcy, mamy stawkę 16%, a druga dochód roczny w wysokości 100 tysięcy i 16%, no to oczywiście ta wartościowo ta osoba więcej zarabiająca zapłaci wyższą stawkę podatku. Stawki proporcjonalne mają takie, czy liniowe, mają taką zaletę, że w jakiś sposób przeciwdziałają oszustwom podatkowym i szarej strefie. Bo w tym momencie przedsiębiorca czy osoba fizyczna no nie musi optymalizować, szukać dróg optymalizacji podatkowej, tylko skupiać się na własnym biznesie. A jeżeli chodzi o sprawę związaną z pomocą dla najuboższych i to, że faktycznie koszty utrzymania wzrosną, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną także rzecz, że przeciętny koszyk dóbr żywnościowych wynosi około 25%. I faktycznie te stawki żywności, ceny żywności mogą wzrosnąć, ale na ceny żywności składają się także inne elementy, między innymi koszty transportu, które w tym momencie spadną, woda, energia elektryczna i dalej, czyli ta stawka z 23% w przypadku podatku VAT zostanie obniżona do poziomu 16%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert Krzyżanowski. Lider pańskiego ugrupowania stwierdził, że sędziowie powinni składać oświadczenia majątkowe. Jak pan sądzi, czy to jedyny pomysł na reformę wymiaru sprawiedliwości, czy są jakieś inne pomysły? Jeśli tak, to proszę przedstawić nam pomysł na usprawnienie działania sądu. Po pierwsze tak, proszę państwa, jawność w życiu publicznym, nie mówię to jakiejś ilustracji, ale jednak jakaś to forma jest, przy tego typu instytucjach powinna być obligatoryjna. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj szczególne zmiany, to przede wszystkim przyspieszenie procedury sądowej. W tej chwili to, co się dzieje z tym przedsiębiorcą, doskonale o tym wiem. Pierwszą sprawę, którą wygrałem po 4 latach raptem czekania na kolejne terminy wyznaczone przez sąd, wydawałoby się oczywistych spraw, ja mówię o tych sprawach prowadzę kilka. Przeciętnie po 5-6 lat czekam na orzeczenie. Proszę państwa, nie może tak być.
Jednym z postulatów tutaj Pawła Kukiza jest przede wszystkim przyspieszenie procedury. I tego powinniśmy się trzymać. Jeżeli procedura jest szybka, to jest jednocześnie jawna i jasna dla obu stron. I to mi się wydaje jest taką podstawą, przyspieszenie procedury. Jak najbardziej lustracja sędziów powinna być. Mało tego, powinni być wybierani w wyborach powszechnych. Jednomandatowych zresztą. Dziękuję. Pani Anna Szczepańska. Już muszę się odnaleźć tutaj. PSL, Pani Anno, to partia odbierana jako partia klasowa rolnicza. Państwo bronicie KRUS, a w dzisiejszych czasach rolnicy prowadzą gospodarstwa rolne jak przedsiębiorstwa. Mają dopłaty na przykład z Unii Europejskiej. Czy to według Pani sprawiedliwe? Czy sprawiedliwe jest utrzymanie KRUS, jeśli inni przedsiębiorcy, na przykład drobni sklepikarze albo taksówkarze, którzy nie osiągają takich dochodów jak rolnicy, muszą płacić co miesiąc ponad 1000 zł na ZUS? To powinno tak być, że rolnicy są uprzywilejowani? Po pierwsze, reforma KRUS to nie jest sprawa polityczna, a bardziej ekonomiczna. I tutaj należy naprawdę zrobić głębokie rozeznanie, czy taka reforma się państwu opłaca. Po drugie, w pytaniu jest, że większość gospodarstw jest prowadzonych jak duże przedsiębiorstwa, co jest niezgodne z prawdą, bo tylko 7% wszystkich gospodarstw rolnych przynosi dochód. I te gospodarstwa to są duże gospodarstwa wielkoobszarowe prowadzone jako przedsiębiorstwa rolne i one nie płacą KRUS-u, tylko płacą ZUS dla swoich pracowników. Więc jakby bardziej zależałoby mi jako przedstawicielce Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby dorównać ZUS do KRUS-u, bo w przypadku rolników małorolnych, którzy tak naprawdę nie osiągają wielkich dochodów, bardziej żeby na własne potrzeby tą produkcję rolną prowadzą. Niski ZUS w ich przypadku równa się również niskie przywileje, chociażby niska emerytura, która wynosi bodajże 640 zł. Niskie świadczenia przy okazji urlopów, gorsze traktowanie kobiet, jeśli mają urlopy macierzyńskie. Także kwestią moim zdaniem nie jest niski KRUS, tylko zbyt wysoki ZUS w przypadku małych i mikroprzedsiębiorców. I właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj ma w planach swoich likwidację ZUS-u dla nowo powstałych przedsiębiorstw przez pierwsze 12 miesięcy, dostosowanie go do pełnego przez okres 4 lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Gościńska, Platforma Obywatelska podwyższyła wiek emerytalny, to wiemy, dla kobiet i dla mężczyzn i odrzuciła obywatelski projekt referendum w tej sprawie. Chciałam właśnie Panią zapytać, co Pani na ten temat sądzi, co zrobić, czy zostawić tak jak jest, czy obniżyć wiek emerytalny, czy może powiązać go ze stażem pracy? Rzeczywiście myślę, że ta decyzja, która została podjęta w tej kadencji, była decyzją przemyślaną i przeliczoną, że tak powiem. Ona oczywiście spotkała się z odzewem zupełnie odmiennym niż mieli tutaj na uwadze to inicjatorzy tego projektu. Ja powiem, że we mnie jest pewne rozdarcie, tak? Ja jestem kobietą lewicy, startującą z listy Platformy i człowiek jest jakby tym najistotniejszym dla mnie, najważniejszym przesłaniem, którym się kieruję wtedy, kiedy o czymś mogę decydować, czy na jakiś temat się mogę wypowiadać. I tutaj z jednej strony mamy pełną informację o, że powiem, naruszeniu struktury finansowej ZUS-u, w sytuacji, kiedy, czy o sytuacji, jaka jest w ZUS-ie, w sytuacji, kiedy niepodwyższony by został wiek emerytalny, to sytuacja finansowa ZUS-u została no, jasno wyliczona i określona. Z drugiej jednak strony budzą się we mnie, nie ukrywam, takie emocje, które gdzieś pokazują człowieka, niezależnie czy to jest kobieta, czy mężczyzna, że są pewne sytuacje, pewne zawody i jakby nawet fizjologiczny stan tych osób, który nie do końca i niekoniecznie pozwala na to, żeby do tego wieku pracować. Więc ja osobiście, gdybym mogła modyfikować, kończę, powiązałabym to jednak ze stażem, ale nie zmieniała tego, co jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Pan Jacek Wezgraj. Chciałam zapytać o program mieszkaniowy. Mówią Państwo w swoim programie, że no żeby nie brać kredytów, żeby młodzi nie musieli brać kredytów na 30 lat tak na przykład i harować całe życie na własne mieszkanie, ale żeby zwiększyło się budowanie mieszkań tak zwanych czynszowych. Ja chciałam zapytać o ten koszt budowy tych mieszkań. Kto miałby ponosić koszt takiej budowy? Czy państwo, czy samorządy? Skąd brać pieniądze? I jak to by wyglądało? Czyli komu takie mieszkanie by przysługiwało? Szanowni Państwo, według takich bardzo ostrożnych rachunków w Polsce brakuje około 1,5 miliona mieszkań. Ludzie, którzy chcą mieć swój kąt, którzy nie mogą albo nie chcą już mieszkać z rodziną, mają bardzo ograniczony wybór. Albo zaciągną kredyt na 30 lat, albo wyjadą do innego kraju, tam, gdzie państwo naprawdę o obywateli dba. Partia Razem sprawi, że budowa mieszkań stanie się jednym z priorytetów państwa. Obecnie jest tak, że na budowę nowych mieszkań wydajemy około 1 miliarda złotych rocznie. Tyle, że ten miliard złotych jest tak naprawdę transferowany do banków i do deweloperów. I ludzie są zmuszani do zaciągania kredytów na 30 lat. My mówimy prosto, będziemy na ten cel wydawać 10 miliardów złotych rocznie, po to, żebyśmy w ciągu przynajmniej 10 lat, o ile zaczniemy od razu, doszli do takiego poziomu, w którym wreszcie te potrzeby mieszkaniowe zostaną zaspokojone. Skąd wziąć na to pieniądze? Według obliczeń Komisji Europejskiej z polskiego budżetu co roku wskutek nieszczelnego systemu podatkowego, wskutek braku woli politycznej do tego, żeby wreszcie ten system uszczelnić, wycieka około 46 miliardów złotych. To już pokazuje, jakie to są możliwości, jeżeli te pieniądze zostaną w końcu w budżecie państwa. Wszystkie szczegóły oczywiście można dopracować, lecz na pewno ważne jest to, żeby te mieszkania w końcu zacząć budować, żeby nie wspierać bankowców i deweloperów, lecz zacząć wspierać ludzi i zacząć o nich dbać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Artur Wiśniewski. Ostatnio w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za skierowaniem do dalszych prac społecznego projektu ustawy o całkowitym zakazie aborcji. Tu chciałam zapytać, bo ta sprawa budzi duże społeczne emocje. Czy uważa pan, że należy wszczynać kolejne takie, powiem, przepraszam, nie za ładnie, przepychanki ideologiczne i zaostrzać przepisy aborcyjne, czy zostawić je takie, jak są teraz? Moje stanowisko w tej kwestii jest bardzo jasne i czytelne. W pełni popieram moich kolegów z Sejmu, którzy taki wniosek, koleżanki również, dziękuję za podpowiedzenie kolegów i koleżanki również, które skierowały taki projekt ustawodawczy. Zawsze w tej kwestii miałem jasne i sprecyzowane poglądy, więc tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Tę kwestię trzeba wreszcie kiedyś też zamknąć, no ale wiem, że ona nigdy nie będzie tak naprawdę zamknięta, bo to jest sytuacja, to jest zagadnienie, które no, zawsze będzie budziło, budziło i będzie budziło emocje. Jakąkolwiek decyzję Sejm nie podejmie. Niemniej jednak, jeżeli chcemy, aby społeczeństwo rozwijało się w sposób zgodny z prawem choćby naturalnym, którym właśnie to prawo zakłada, że należy się szacunek wobec życia ludzkiego od momentu jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, to takie założenie i taka ustawa ma sens i ma swoje uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, teraz będzie blok pytań Państwa do siebie i musimy zrobić krótkie losowanie. Kto komu? Kto komu, tak. Kto do kogo? Tak, tylko musimy właśnie, proszę od razu otwierać i zweryfikować. Pan Bodendorf ma szóstkę. Tak, przepraszam, że ja bym tak numer razy. Ja zadaję pytanie trójeczce. Może się
Żeby nie musieli Państwo sami sobie odpowiadać na pytanie. A trójka komu ma? Jaki ma numer? Ósemka. Panie Aniu, jaki numer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
jest 30, tak? Anna, tak, na zadanie pytania jest 30, na odpowiedź 90 i jest 30 sekund na ripostę. Czy chciałbym nawiązać do emerytur. Powiedziała pani, że... A to do mnie? Tak. To może mówcie do mnie, bo ja muszę powiedzieć tak, do kogo. Tak. Zadaję pytanie pani Kościńskiej. Bardzo miło. Co pani odpowie, powie, czy odpowiada wręcz tym kobietom, którym zabraliście państwo, to znaczy zabrała Platforma 7 lat życia, bo przedłużając akurat wiek emerytalny kobietom, wydłużyliście ich pracę o 7 lat, a to było niezgodne z umową, którą te kobiety zawarły, podejmując pracę zawodową. Jak to pani wyjaśni, bo pani zaakceptowała to przed chwilą. Także ja bym chciał, żeby pani to wyjaśniła. Dziękuję. Niestety, a ile mam czasu? 90 sekund. Niestety, proszę pana, bardzo mi jest przykro, ale musiał pan przespać ten moment mojej wypowiedzi, bo ja, wie pan, tak nie chcę powiedzieć, że tak stanęłam jedną nogą na jednym skraju, a drugą na drugim skraju przepaści, ale moje stanowisko było takie nie do końca tak, jak pan to przedstawił, ale adrem, dobrze? Więc ja myślę tak, że przede wszystkim, i między innymi ten aspekt, o którym pan mówi, też poruszałam. Myślę, że rzeczywiście to, co się wydarzyło, to jest takie stopniowe, że tak powiem, jakby stopniowe wydłużenie okresu aktywności zawodowej, a nie nagłe, tak to po pierwsze. Po drugie, myślę, że w tym momencie inicjatorzy tej reformy i decydujący o tej reformie również pomyśleli o czymś, o czym tutaj nie było mowy, mianowicie że obniżenie tego wieku teraz ponownie emerytalnego skazałoby, myślę, miliony Polaków na emerytury bardzo głodowe i doprowadziło do ruiny w jakimś tam sensie finansów państwa. Trzeba powiedzieć, że ta decyzja była również związana z zabezpieczeniem na starość losów przyszłych pokoleń, tak? Bo jednak ta decyzja wiąże się również z tym, że w przyszłości te emerytury, no przynajmniej takie argumenty były używane. I jeszcze jest jedna tylko rzecz, już powiem o, myślę, że otwarte fundusze emerytalne, które 2,5 miliona ludzi zaakceptowało, to również jest ten element, który również w tym całym systemie emerytalnym jest również bardzo ważny i z niego mogą również kobiety korzystać. Dziękuję. Pani odpowiedź nie była aż tak trudna, żebym ja zasnął, że przesnąłem. Ja wyraźnie usłyszałem, że pani powiedziała, że się nie dziwi swoim kolegom i koleżankom, że taką decyzję podjęli w głosowaniu. Tak więc pani to zaakceptowała. Natomiast ta odpowiedź, którą przed chwilą pani udzieliła, no z mojego punktu widzenia jest, no nie odpowiada na pytanie. Nie dziwię się, że pan mi nie odpowiada.
Pani Małgorzata Chyła. Pani Małgorzata Chyła, pytanie do pana Rafała Rosińskiego z Nowoczesnej. Do mojego sąsiada, tak? Bardzo proszę, 30 sekund na pytanie, czas. W moim odczuciu, jak również Zjednoczonej Lewicy, służba zdrowia, edukacja, kultura to są zadania państwa, główne zadania państwa wobec swoich obywateli. Uważamy, że prywatyzacja owszem gdzieś obok jako uzupełnienie, ale nie w zastępstwie. I moje pytanie do pana jest takie, jak pan widzi w przyszłości, jak pana partia, pana ugrupowanie widzi w przyszłości właśnie te trzy sektory, kto powinien je finansować? 90 sekund. Proszę państwa, tam gdzie edukacja, kultura, ochrona zdrowia. Trzy aspekty. Tam gdzie można i jest to w jakiś sposób efektywnie gospodarczo, każdy czy większość z nas może się zgodzić na to, że sektor prywatny radzi sobie lepiej niż sektor publiczny. Nie wszędzie oczywiście on może być wprowadzony. Tu się zgadzamy, bo jednym z postulatów, jeżeli chodzi na przykład o kulturę, to program Nowoczesnej mówi o tym, że postuluje odpis w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli finansowanie przez obywateli kultury, gdyż uważamy, że jest to bardzo ważna, istotna sprawa i z tym akurat to finansowanie z budżetu państwa jak najbardziej jest wskazane, gdyż jest to dobro narodowe. Jeżeli chodzi o edukację, no to w przypadku systemu edukacji, bo oczywiście konstytucja też o tym mówi, że edukacja powinna być i jest bezpłatna. No i na tym się zgadzam. Kwestia ewentualnie zastanowienia się, bo my proponujemy wprowadzenie tak zwanych bonów edukacyjnych, edukacji, i te bony edukacyjne polegałyby na tym, że pieniądz na poziomie szkolnictwa wyższego idzie do studenta i nieważne, czy i ten student wybiera najlepsze ośrodki, czy to uczelnie publiczne, czy niepubliczne, tam, gdzie będzie w stanie zdobyć najlepsze wykształcenie. I ochrona zdrowia, no tak szybciutko powiem, ochrona zdrowia, proponujemy wprowadzenie tutaj konkurencji, bo uważamy, gdyż konkurencja jest najzdrowsza, cztery struktury Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjęła pani odpowiedź. Dziękuję bardzo, tak przyjmuję. Dziękuję. Dobrze, pan Rosiński, bardzo proszę do pana Budenowa. Panie Robercie, w niektórych sprawach, jeżeli chodzi gospodarczych, kwestia podejścia wolnorynkowego, to moglibyśmy znaleźć wspólny punkt. Ale radykalny liberalizm według nas jest także szkodliwy. Ja mam tutaj pytanie, jak pan widzi, że pana partia sprawę zabezpieczenia społecznego, chodzi tu o system ubezpieczeń społecznych, ochronę zdrowia, czy też edukację? Proszę bardzo, półtorej minuty. Edukacja, no to akurat macie ten punkt od nas, bo chodziło o ponad szkoleniowe. Służba zdrowia, no my jesteśmy za minimalizacją biurokracji i urzędów, bo tak naprawdę to nam przeszkadza najbardziej NFZ i urzędnicy, którzy źle dysponują tymi środkami. Jak słyszymy o na przykład 3-milionowych premiach, które niedawno wypłacili sobie w NFZ-cie, w samej centrali, no to nic przyjemnego sobie pomyśleć o tym nie można. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, no to jest najtrudniejsza sprawa i no my jesteśmy za tym, żeby zobowiązania, które są wobec tych osób, które już płaciły składki, są na emeryturach, i są na emeryturach, powinno te zobowiązania płacić państwo. Natomiast obywatele, którzy w tej chwili rozpoczynają na przykład życie zawodowe, powinni sami decydować, czy ubezpieczają się w sposób tradycyjny, powiedzmy, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to mogłoby się inaczej nazywać, czy wybierają prywatne fundusze. I to wtedy jest to wolny wybór każdego człowieka i każdy się decyduje sam na to, co wybierze. Dziękuję. No i pięknie. Pan Krzyżanowski, proszę bardzo, pytanie do pana Artura Wiśniewskiego. Tak,
Proszę pana, ja tak się zastanawiam przez chwilę, no postaram się potraktować to poważnie, ale chodzi o województwo środkowo-pomorskie. Skąd, no już przyjmując, że macie taki postulat, miałoby się znaleźć na to środki? Oczywiście województwo środkowo-pomorskie to nie jest pomysł, który wziął się przede wszystkim znikąd. On już funkcjonuje od wielu lat. Wiemy, że te środki, które znajdują się w budżetach województw zarówno zachodniopomorskiego, jak i pomorskiego ze stolicami w Szczecinie i w Gdańsku, one nie zawsze w sprawiedliwy sposób trafiają tutaj do naszego województwa, do naszego Koszalina, który w województwie środkowo-pomorskim obok Słupska byłby stolicą. Wszelkie symulacje i robione różnego rodzaju analizy wskazują na to, że powstałe nowe województwo środkowo-pomorskie byłoby województwem, które w zupełności jest w stanie z podziału środków, które by przypadły na to województwo, spokojnie funkcjonować. Ja tutaj może przywołam, a jest tutaj z nami pan dr Eugeniusz Żubek, który od początku pilotuje tą sprawę i jest wiele jego publikacji na ten temat, które pokazują jednoznacznie, że województwo środkowo-pomorskie jest województwem samowystarczalnym pod względem finansowym. A poza tym, no oczywiście to, co już wspomniałem na początku, kiedy wspominałem o województwie środkowo-pomorskim, jest ono ogromną szansą dla samego Koszalina na jego rozwój. Odpowiedział pan panu na pytanie, czy nie pan? No tak mniej więcej, powiedzmy. Mniej. Trudno. No z budżetu państwa. Czy rozumiem też wsparcie? Trudno w półtora minuty. Czy rozumiem też środki? Ale skąd pieniądze? Takie tak. Krótko, żeby powiedzieć. Rozumiem, że te pieniądze też mogły pochodzić z Unii Europejskiej. Tak? To oczywiście. To jest, tak? Ale one są już podzielone. Rozdysponowane. Nie, jest budżet, układa się budżety poszczególnych województw, które są co roku, więc tutaj te środki po negocjacjach różnego rodzaju by się znajdowały. No, nie do końca się zgodzę. Jeżeli słup z Koszalinem nie chce, to na siłę ten słup do siebie. Dlatego ja na samym początku bardzo mocno zaakcentowałem, że jeżeli będzie taka wola społeczeństwa. Ale pan tego w tym momencie dobrze nie wie. Myśmy powiedzieli, że będą albo konsultacje, albo będzie referendum. Jeżeli w referendum bądź konsultacja będzie taka wola społeczeństwa i Słupska, podkreślam, i Słupska, i Koszalina, to takie województwo powstanie. Jeżeli takiej woli nie będzie, no to nikt na siłę nie będzie forsował. Przepraszam, wracamy do pytań. Pani Anna Szczepańska do pana Jacka Bezgraja, tak? Panie Jacku, jesteśmy ze sobą chyba już na trzeciej debacie i jak słucham waszego programu, mimo że nie jestem pracodawcą i nigdy nie byłam, ale parę razy jakby musiałam przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne i jakby typować młode osoby do zatrudnienia i jak słucham waszego programu, to trochę się we mnie burzy. Na przykład mówicie, że chcecie, aby młodzi zarabiali więcej, krócej pracowali. I co macie z oferą pracodawcom? Ja z tej perspektywy mam zatrudnić osobę młodą. Bardzo często są to osoby tutaj po naszych uczelniach, które mają naprawdę niskie kwalifikacje, nie są dostosowane do pracy. Ja mam im pozwolić na to, żeby pracowali 35 godzin i jeszcze się zarabiali. Po pierwsze się nie zgadzam, że po naszych uczelniach ludzie mają niskie kwalifikacje. Mamy bardzo dobrą uczelnię w Koszalinie i bardzo bym prosił, żeby pani nie obrażała absolwentów koszalińskich uczelni, to po pierwsze. Po drugie, mamy dla pracodawców jasną propozycję związaną z ZUS-em, powiązaniem go z dochodem, który zyskują. Według najniższej stawki on będzie na poziomie około 60% tego, co jest w chwili obecnej. Po trzecie zaś, mamy doświadczenia z innych krajów. Podniesienie płacy minimalnej w Niemczech spowodowało, że bezrobocie spadło, że więcej ludzi zaczęło pracować,
A wynika to z tego, że wzrasta rynek wewnętrzny, że więcej pieniędzy jest u konsumentów, w związku z tym oni mogą więcej kupować, na więcej mogą sobie pozwolić, co powoduje zwiększenie popytu. To samo się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to się wydarzyło w Niemczech. I myślę sobie, że warto przejrzeć sobie te wszystkie przykłady i żeby zobaczyć, w jaki sposób to funkcjonuje i że nie zawsze te takie wydawałoby się zdroworozsądkowe pomysły, że one zawsze w ten sam sposób działają, bo takich przykładów jest również bardzo dużo. Z 35-godzinnym tygodniem pracy eksperymentuje Francja, eksperymentuje Szwecja, gdzie mają więcej czasu na rodziny, mają więcej czasu na rozrywki i według badań również okazuje się, że pracują w sposób zdecydowanie bardziej efektywny. Nie sądzę, żeby kogośkolwiek obraziła. Uważam, że na uczelnie, na nasze techniczne, owszem, są na wysokim poziomie, jednak specjaliści techniczni uciekają. Po drugie, również Polskie Stronnictwo Ludowe jest za podniesieniem płacy minimalnej, ale musimy kłaść nacisk na szkolnictwo i edukację, żeby to byli wysokiej klasy specjaliści, a nie osobom po ekonomii, którzy nie są przygotowani do pracy tak naprawdę w ekonomii, płacić minimalne stawki. Wyższe stawki niż zasługi. Pani Krystyna Kościńska, proszę bardzo. Pani Krystyna Kościńska, pani Ani Szczepańskiej, tak? Właśnie, pani Aniu, jest pani przedstawicielką partii, która w mojej ocenie, jak obserwuję to życie polityczne na poziomie parlamentu, często wtedy, kiedy dochodzi do rozmowy o sprawach światopoglądowych, czyli mówimy aborcja, in vitro, sprawa religii, neutralności światopoglądowej, czy rozdzielenia państwa od kościoła, to zachowuje się tak, jakby chciał zjeść ciastko i mieć ciastko na talerzu i tak nie wiadomo jak. Notabene głównie w tych sprawach wypowiadają się mężczyźni w PSL-u. To już chyba taka domena w tych sprawach. Co pani jako kobieta, przedstawicielka Polskiego Stronnictwa Ludowego na te tematy światopoglądowe mogłaby powiedzieć? Jakie jest pani stanowisko w tych konkretnych sprawach, które wymieniłam? Akurat w Polskim Stronnictwie Ludowym bardzo mi się to podoba, że partia nie narzuca swoim członkom, jakie zdania mogą mieć na tematy światopoglądowe. Tak jak jest w przypadku Prawa i Sprawiedliwości chociażby, gdzie osoba jakby mająca serce po lewej stronie, czy troszeczkę lewicowe, takie bardziej poglądy, no nie może już głosować zgodnie ze swoim sumieniem. No, tak sytuacja wygląda. Ja w sprawie... Tak. No wszyscy mamy serce po lewej. Ja w każdym razie na tematy właśnie te, o których pani wspomniała, mam typowo lewicowe poglądy, nazwijmy to. I u nas partia nie narzuca tego, jak możemy się wypowiadać w tym temacie, ani jak głosować w Sejmie. Czyli rozumiem, że jeżeli wróci ustawa o in vitro, bo ona dzisiaj nie żyje już, ona umarła, zakwestionowana, tak? Przez, nie o in vitro, tak, dobrze mówię, in vitro. To pani, gdyby została posłanką, to będzie pani, gdyby ona ponownie wyszła, będzie pani głosować za. PSL głosowało za, a teraz, kiedy trzeba było się przyłożyć do odrzucenia weta prezydenta, to PSL stanęło tak okrętnie. No. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Bezgraj zadaje pytanie. Tak, przepraszam o uzgodnienie płci. Pan Jacek Bezgraj zadaje pytanie panu Krzyżanowskiemu. Panie Robercie, bardzo się cieszę, że pana wylosowałem, ponieważ przeczytałem ostatnio coś, co mnie bardzo poważnie zaskoczyło. I coś, co sprawiło, że zacząłem się martwić o moich znajomych, którzy popierają ruch Pawła Kukiza. Mianowicie pan Paweł Kukiz powiedział, że wejdzie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Również bardzo dobrze się wyrażał o panu prezydencie Dudzie i ogólnie o tej stronie sceny politycznej. Mam takie pytanie w związku z tym. Czy mógłby pan wyjaśnić wyborcom, po co mają głosować na ruch Kukiza, skoro to właściwie jest głos na PiS? Ciekawie sformułowane pytanie, tak? Ale powiem z jednej strony, może tak. Mam taką nadzieję i prawdopodobnie tak będzie, będziemy trzecią siłą w Sejmie. Niestety, no, jak pan wie, koalicje są koniecznością, tak? W tym systemie, w którym funkcjonujemy politycznym, no nie ma innej możliwości. PiS nie będzie miał większości. Daje nam to realny wpływ tym naszym głosem, naszą postawą, realny wpływ na politykę. Tak naprawdę
będziemy mogli więcej, aniżeli tutaj, jak nam tutaj media no dają możliwości, tak? Będziemy mogli zdecydowanie większy, będziemy mieli zdecydowanie większy wpływ na faktyczną politykę. Jestem jeszcze bardziej rozczarowany i zasmucony wręcz, ponieważ słyszę, że ruch Kukiza nie stawia żadnych warunków wstępnych, żadnych warunków programowych. Po prostu jest to dla mnie chęć objęcia władzy. Za wszelką cenę. Bez względu na to z kim, bez względu na to z jaką propozycją. I zastanawiam się, co z tą antysystemowością. Panie Robercie, krótko, bezwarunkowo to będzie... Krótko. Nie. Mam, jeżeli tutaj mogę wam powiedzieć. Przede wszystkim JOW-y. JOW-y, będziemy to powtarzać. PiS jest przeciwko. To jak chcecie dojść do tego rozumienia? Czyli nie przystępujemy bezwarunkowo, proszę pana. Nie przystępujemy bezwarunkowo. Coś innego powiedział Paweł Kukiz. No to proponuję uzgodnić jednak wersję, bo to się trochę kupy nie trzyma. Dziękuję bardzo serdecznie. Pan Artur Wiśniewski zadaje pytanie pani Małgorzacie Helenie. Proszę. Pani Małgorzato, zawsze SLD deklarowało, że w centrum swojej uwagi stawia szczególną opiekę nad osobami słabszymi, biednymi. Idziecie po władzę również, no bo każda partia startująca w wyborach chce zdobyć władzę. A ja się cofam pamięcią do rządów pana premiera Leszka Millera i do ustawy o eksmisji, która to ustawa no, wprowadziła wiele nieszczęścia na ludzi, gdzie na bruk zostawali nawet zimą wyrzucani ze swoich mieszkań. Czy gdyby SLD objęło władzę, dalej będzie takie ustawy wprowadzało w życie w Sejmie? Dziękuję. Powiem tak, nie utożsamiam się z tymi działaniami, które były dawno, dawno temu, ponieważ ja akurat nie sięgam w tych sprawach do historii. Natomiast pamiętam, że faktycznie coś takiego było. Na dzień dzisiejszy utożsamiam się bardzo mocno z programem Zjednoczonej Lewicy. Chciałabym podkreślać, co podkreślam zawsze i wszędzie i po raz kolejny, że jestem osobą bezpartyjną, nie należącą do ani SLD, ani innego ugrupowania. Natomiast jestem zdecydowanie człowiekiem lewicy, który współpracuje z ludźmi lewicy od wielu, wielu lat i ponieważ zawsze również to podkreślam, dobrze mi się współpracuje z tymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy mają jasne i faktyczne poglądy lewicowe, nie tylko w mowie, ale również w czynach i to jest dla mnie najważniejsze, to dlatego właśnie jestem tutaj, gdzie jestem. Zapoznałam się z programem, który na dzień dzisiejszy, program Lewicy jest bardzo dla mnie ciekawy, dąży do wyrównania szans dla osób słabszych. Jest tam bardzo dużo mowy na temat osób niepełnosprawnych, tworzenia miejsc pracy. Wszystko to, co bardzo mi odpowiada i odpowiada moim poglądom. I mam nadzieję, że jeżeli Zjednoczona Lewica dojdzie do władzy, a przynajmniej znajdzie swoją silną reprezentację w Sejmie, na co liczę, ponieważ uważam, że w polskiej polityce potrzebna jest zdrowa lewa noga, wówczas będzie można wiele spośród z tych wszystkich postulatów socjalnych zrealizować. I za taką lewicą jestem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź. Czy mnie to uspokoiło, czy nie, zobaczymy za jakiś czas. Wiemy, że być może nie będzie tego dylematu, bo na razie na to się nie zapowiada, żeby akurat SLD przejęło władzę. Pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale chyba, że wejdzie w koalicję i będzie koalicja z PiS. Nie. Tylko podkreślę jeden fakt, że to późniejszy rząd prawicowy tę ustawę o eksmisji anulował i tę niesprawiedliwość skreślił. Dziękuję. Kandydaci zadali sobie pytania. Teraz czas na pytania od internautów i znowu będzie losowanie. Mamy przygotowanych 8 pytań dla każdego z Państwa po jednym. Od 1 do 8 proszę najpierw o podanie numerów. Pan Robert Bodendorf. Numereczek od 1 do 8. 1. No właśnie. Pani Małgorzato od 1 od 2 do 8. 6 proszę. Pan Rosiński? Dwa.
Pan Krzyżowski? Piątka. A pierwsze wolne. No powoli, że mi się czytajcie. Pan Wezgraj ma numer? 8. A pan Artur Wiśniewski 7. Według numerów pytań. Już, momencie. Dobrze. Dlatego proponowałabym to. Dobrze, no to od jeszcze pytań. Numer pytań może tym razem. Albo siódemkę. Siódemkę ma. Możemy jechać do numerów pytań. Co nie zmienia faktu, że pan Budendorf jest pierwszym. Jak ocenia pan funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w tym koszalińskiej SST? Czy jesteście państwo za ich utrzymaniem, czy wręcz przeciwnie? Przeciwnie, oczywiście, znaczy tak, my jesteśmy za specjalną strefą ekonomiczną w całej Polsce, aby obowiązywała, funkcjonowała jedna strefa ekonomiczna pod warunkiem zlikwidowania całej biurokracji związanej z tą strefą ekonomiczną, czyli wszyscy przedsiębiorcy mogliby płacić mniejsze podatki i gruntowe od nieruchomości i podatek dochodowy. Natomiast jeżeli w tej chwili te strefy ekonomiczne funkcjonują, no to trudno, no, mamy tę strefę i z jednej strony lepiej oczywiście, że strefa jest w Koszalinie niż miałaby być gdzieś indziej. Natomiast no, ewidentnie no, stwarza to warunki zaburzania konkurencji. Te firmy, które funkcjonują w strefie, no, mają korzystniejsze warunki, bo mają niższe koszty i mogą na przykład oferować no, niższe ceny. I to jest zaburzanie konkurencyjności. My nie do końca się z tym zgadzamy, natomiast wiemy o tym z drugiej strony, że strefa ekonomiczna w Koszalinie daje miejsca pracy i to jest dobre, daje zlecenia usługodawcom, czyli firmom, które działają tutaj w Koszalinie i zostawiają te pieniądze tutaj w Koszalinie, więc to jest plus. Natomiast w ogóle w całej Polsce strefy ekonomiczne zdecydowanie powinny być zlikwidowane jako biurokracja, ale w to miejsce obniżyć podatki. Dziękuję. Dziękuję. Pan Rosiński. Pytanie do pana. Pytanie brzmi, kołem zamachowym rozwoju Polski i poszczególnych regionów mają być środki unijne. Jak oceniacie państwo wykorzystanie środków unijnych w naszym regionie? Oczywiście zgadzamy się z tym, że środki unijne są podstawowym, czy jednym z elementów, które wpływają czy pomagają rozwijać się regionom. Ale główny jakby nacisk, który pozytywnie wpływa na rozwój regionu gospodarczy, na walkę z bezrobociem, to środki unijne, które są przeznaczone na tak zwane projekty twarde. Na projekty twarde, które dają określoną, wymierną wartość związane z wydatkami inwestycyjnymi. Myślę, że w sposób najbardziej efektywnie wykorzystują, czy jak w województwie zachodniopomorskim, środki unijne przedsiębiorstwa. I przedsiębiorstwa powinny być w głównej mierze beneficjentem środków unijnych. Jest raz, regiony, to co mówiłem już na samym początku, tu, żeby przeciwdziałać temu wykluczeniu komunikacyjnymi związanym zarówno i z infrastrukturą drogową i kolejową, o której też wspomniałem. Proszę państwa, i może pytanie zawsze powstaje, czy te środki powinny trafiać i w takiej wysokości, czy są one efektywnie wydatkowane, jeżeli chodzi o projekty miękkie. Miękkie pytanie także o efektywność szkolenia przez powiatowe urzędy pracy i wykorzystania tych środków, jeżeli chodzi o otrzymywanie czy podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych. Dziękuję. Pani Anna Szczepańska. Pytanie brzmi, dlaczego według pani po 25 latach od częściowo wolnych wyborów wciąż mówimy o reformowaniu kraju? To takie pytanie dość ogólne. Wydaje mi się, że kraj będzie jeszcze długo, długo reformowany. Jesteśmy krajem, który przeżył długoletnie wojny na początku XX wieku, potem ustrój socjalistyczny, w którym wychowywali się nasi rodzice. Ja również kończyłam szkołę jak na przełomie ustroju, bo no, tak, jak skończyłam 18 lat, to były pierwsze wybory na prezydenta wtedy.
I uważam, że mamy prawo się jeszcze reformować i dobrze, że się reformujemy, dobrze, że dążymy do coraz lepszego statusu i poziomu kraju. Niedobrze jest jednak to, że ciągle się troszeczkę nie zmienia nasza mentalność, że ciągle Polakom jest źle tam, gdzie są, narzekają. Wiem, że nie jest najlepiej oczywiście, ale no nasza mentalność jest taka, a nie inna. Nawet jak Polacy wyjeżdżają za granicę, to nie potrafią mówić dobrze o swoim kraju, również dobrze współpracować z rodakami za granicą. Dlatego uważam, że na tym etapie, na jakim jesteśmy, my, Polska, powinniśmy dążyć do tego, żeby działać wspólnie dla dobra kraju, nie walczyć o władzę, jak to ma miejsce teraz, ale walczyć o dobro kraju. Każde z osób tutaj siedzących ma świetne pomysły, ale nie umiemy współpracować. No i właśnie dlatego ja reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe, które stara się współpracować i ma dużą zdolność koalicyjną. Dziękuję. Pani Krystyna Gościńska, zapraszam. Ogromnym problemem społecznym jest ciągle obecne w naszym regionie długotrwałe bezrobocie oraz wykluczenie społeczne. Proszę powiedzieć, jakie działania według Pani powinny być podjęte, aby wyeliminować to zjawisko. No może zacznę od tego, że wykluczenie, definicja wykluczenia społecznego jest tak pojemna, że mieści w sobie różne kategorie osób, które można by do tej grupy wykluczonych społecznie zaliczyć. Też coś powiedziałam. Aha, ale to są sekundy czy minuty? Mimo wszystko próbujemy? Tak? Dobrze. Bo proszę Państwa, trzeba powiedzieć, żeby była osoba wykluczona społecznie, to jest osoba, która pozostaje na pewnym marginesie, tak, życia, w ogóle życia. Osoba, która żyjąc w społeczeństwie, w pewnej społeczności, nie może realizować się w niektórych aspektach życia. I najczęstszym powodem wykluczenia społecznego to jest ubóstwo i bezrobocie w zasadzie. Natomiast najbardziej narażone grupy na to, żeby do tej kategorii zaliczyć wykluczonych społecznie, to są osoby długotrwale bezrobotne, to są osoby, kobiety samotne, na przykład wychowujące dzieci, to są osoby starsze, to są osoby chore. Natomiast dziedziny, w jakich można mówić o wykluczeniu społecznym w tych grup osób, jest też bardzo dużo, bo jest edukacja. Można mieć zły dostęp do usług medycznych, można mieć niewłaściwy i mały dostęp do kultury na przykład, chociażby. Tak? I ja wiem, mam jeszcze czas, więc mówię. Co jest najważniejsze? To nie było pytanie, co jest najważniejsze. Bo odpowiedzieć na pytanie w tej chwili, ja bym po prostu była niewiarygodna, gdybym podała jakąś jedną w tej chwili receptę. Są instytucje, myślę na poziomie samorządu, jak ośrodki pomocy społecznej i one powinny być wsparte czwartym sektorem, czyli organizacjami pożytku publicznego i razem wspólnie w pewnym systemie działając, dla każdej z tych grup są potrzebne inne działania. I dla każdej z tych grup jest potrzebna inna recepta na to, żeby to wykluczenie ich ze społeczeństwa uległo zminimalizowaniu. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. W Koszalinie około 1/4 mieszkańców to osoby 50+. Młodzi ludzie emigrują za pracą do krajów zachodnich lub do większych miast, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań. Proszę wskazać działania, jakie Pan podjąłby jako poseł, aby zatrzymać zjawisko emigracji zarobkowej młodego pokolenia. Proszę Państwa, ja ze swojej tutaj 10-letniej praktyki jako pośrednik nieruchomości na rynku wielokrotnie spotykałem się z rówieśnikami nawet. Jeżeli mógłbym tak mówić za siebie, to przede wszystkim chciałbym ułatwić dostęp do mieszkań. Większość moich znajomych emigrowała z tego powodu, że po prostu nie stać ich było tutaj na, już nie mówię o kupnie, nawet na wynajęcie własnego mieszkania. Także pierwszą rzeczą, na której bym się skupił, to ułatwienie w dostępie do kredytu.
Mówię tu też o dopłatach. Ciekawą sprawą jest na przykład Rodzina na swoim, która była bardzo dobrym programem, póki niestety nie zepsuto. Powróciłbym do jej takiego efektywnego działania i przede wszystkim zmieniłbym politykę mieszkaniową. Niestety musimy budować więcej, musimy umożliwiać młodym ludziom dostęp do własnego domu. Wtedy naprawdę wiele osób nie wyjedzie, zostaną w naszym kraju. Czy jest Pani za utrzymaniem obecnego systemu podatkowego, czy zmiana podatkowego, czy za zmianą? Jeżeli tak, to za jaką i dlaczego? Jestem za zmianą systemu podatkowego. Zjednoczona Lewica proponuje przede wszystkim, że ludzie, którzy zarabialiby na poziomie minimalnej krajowej, byliby zwolnieni z podatków. Jest to suma około 30 tysięcy w skali roku, tam 20 kilka, ale po podwyższeniu tej minimalnej wynosiłaby 30 tysięcy w skali roku, czyli wszystkie osoby zarabiające na tym poziomie byłyby zwolnione. Również zwolnieni od podatków byliby przedsiębiorcy z małych firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku i to zwolnienie miałoby trwać około 18 miesięcy. Dawałoby to możliwość rozwinięcia skrzydeł, można powiedzieć, nowym przedsiębiorcom i jednocześnie pozwolić się utrzymać na rynku pracy. Jesteśmy również za zróżnicowanym systemem podatkowym, czyli osoby bogatsze powinny płacić więcej. Zatem wszystkie osoby zarabiające więcej miałyby, byłoby tutaj, mielibyśmy do czynienia z kilkoma progami podatkowymi. Także jak najbardziej pomogłoby to wyrównać szanse, jeżeli chodzi o osoby mniej zamożne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Artur Wysiecki. Moje pytanie, czy jest Pan za utrzymaniem, czy zmianą płacy minimalnej i dlaczego, jak wpłynie to na zmiana, jak wpłynie ta zmiana na rynek pracy i płacy w Polsce? Więc tutaj stanowisko i Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii jest jasne i czytelne. Jesteśmy za podniesieniem płacy minimalnej, również stawki godzinowej minimalnej. Kwoty 12 zł. Trzeba powiedzieć, że ta płaca minimalna jest jednym z ważniejszych elementów praw pracowniczych i tutaj chciałbym też podkreślić jeden fakt, że tę zmianę płacy minimalnej będziemy starali się dokonać poprzez konsultacje i uzgodnienia pomiędzy czterema podmiotami, to jest oczywiście pomiędzy rządem, pracodawcami, a związkami zawodowymi, czego na przykład Platforma Obywatelska w czasie swoich rządów nie bardzo chciała podejmować, szczególnie rozmów ze związkami zawodowymi. To było często łamane i tutaj nie było tego porozumienia, więc wszelkie takie sprawy i zagadnienia dotyczące praw pracowniczych chcielibyśmy, aby nasz rząd podejmował w uzgodnieniu właśnie z pracodawcą i ze związkami zawodowymi. Ta płaca minimalna podniesiona, oczywiście ona wprowadzi również na rynek dodatkowe pieniądze, a więc przyczyni się do zwiększenia popytu, a co za tym idzie także i do zwiększenia rozwoju. Dziękuję. Pan Jacek Westek. Moje pytanie to, czy według Pana prywatyzacja szpitali jest sposobem na poprawę sytuacji służby zdrowia? Szanowni Państwo, służba zdrowia, tak jak edukacja, to są elementarne zadania państwa. Nie może być zgody na takie pomysły, jak ich prywatyzowanie. Ja jestem z zawodu psychologiem. Przez kilka lat pracowałem w służbie zdrowia. Sytuacja w moim zawodzie jest taka, że jeżeli ktoś, kto chce skorzystać z Państwowej Służby Zdrowia i pójść na przykład na terapię, czy chociażby na konsultację do psychologa, to czas oczekiwania ma mniej więcej 3 miesiące. Jeżeli chce to zrobić prywatnie, to właściwie zostaje przyjęty od ręki. To jest efekt tego, że wydatki na służbę zdrowia w Polsce są najniższe w Europie. Jesteśmy daleko, daleko na szarym końcem.
Razem proponuję wyjście z tej sytuacji. Razem proponuję, żebyśmy wrócili do systemu finansowania służby zdrowia z budżetu państwa i zlikwidowania tego niewydolnego i powodującego ogromne problemy systemu indywidualnego oskładkowania, z którego nigdy tych pieniędzy nie wystarcza, z którego są zawsze problemy, a kontrakty się regularnie na co rok na ważniejsze usługi kończą i to powoduje ogromne protesty i nieustający spadek zaufania do państwa jako takiego. Brakuje również miejsc na specjalizacjach lekarskich. W żenujący sposób, mimo tych ostatnich podwyżek, nadal zarabiają pielęgniarki. W związku z tym służba zdrowia potrzebuje dużych zmian i na pewno one nie mogą iść w kierunku jej dalszej prywatyzacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przygotowaliśmy na dziś. Tymi pytaniami kończymy debatę. Gośćmi byli kandydaci i kandydatki. Pani Małgorzata Gryła, pani... Pan Robert Krzyżanowski. Dziękuję bardzo. Mamy do głosowania. Ja bardzo chętnie bym Państwa zapytała o to, jak namówić wyborców do głosowania. Lista numer 4. 3 jest szybciej. Ale przecież to jest proste. A jeden jest na samym początku. To jest bardzo proste. Jest 8 mandatów. Zobaczcie, ile Państwa jest. Właśnie, tak jest.